Outfit wigilijny. Jest 25 grudnia. Święta! Idę z Tosią teraz na kawkę. Później Tosia idzie na narty, a ja idę na akupunkturę. Jeszcze sobie założę. Założę czapkę i wezmę rękawiczki. Hejo! Jesteśmy na kawie. Wolałam założyć kamizelkę na akupunkturę niż taka, wiecie, iść taka obładowana. Właśnie wróciłam, zabieg był świetny. Ten pan ma też taką klinikę na Hawajach, jeszcze gdzieś tam, nie wiem gdzie. I słuchajcie, pokażę wam, co mi zostawił w głowie. Wyszedł, ja się miałam wtedy przebrać i czułam, że tutaj mam jeszcze jedną igłę. Pokażę wam, jak wygląda igła do akupunktury. Zabieg był świetny, nie mogę nic złego powiedzieć na ten temat. Na początku był masaż, następnie miałam bańki, to na tych plecach miałam chyba z 40 baniek i w ogóle zupełnie inaczej niż zwykle. Ten pan położył mi bańkę, a później przemieszczał ją i zasysał tą skórę jeszcze na bok. Także było ostro, naprawdę to bolało. Wszystko było pod taką rozgrzewającą lampą, jak, nie wiem, dla kurczaczka małego. Później obróciłam się na plecy i miałam te igły, wiecie, na ciele. Miałam tutaj igłę, za uszami, na szyi, na rękach. Powiem szczerze, że tutaj jak mi wbijał, to mnie bolało. Na nogach, na brzuchu. I później jeszcze mam jednego siniaka, bo się uderzyłam bardzo mocno o łóżko i mi zrobił na tego siniaka masaż z arniki. Wszystko trwało godzinkę. Oprócz tego mieliśmy bardzo super fajną rozmowę, bo jeśli ja jestem, wiecie, nauczycielem jogi, to od razu jest takie mental connection. I jeszcze dzisiaj mam pić dużo wody, mam iść jeszcze raz do tej gorącej, do tego gorącego basenu, bo wtedy podobno cały ten stres wygenerowany przez bańki zupełnie się niweluje i dał mi jeszcze taki płatek, który mam sobie nałożyć, taki, wiecie, rozgrzewający chyba plaster, mam sobie nałożyć na plecy, bo tam w jednym miejscu mnie plecy bolą. I co jeszcze? I ten pan był tak przemiły, że jeszcze kupiłam sobie u niego jewelry, czyli kawałek taki jubilerski wyrób, a mianowicie taki piękny łańcuszek czy naszyjnik z kamieni naturalnych. Jak sobie go dzisiaj założę, to na pewno mnie w nim zobaczycie. I to w zasadzie byłoby na tyle. Ściągam czapę i parzę sobie ciepłą herbatkę, ponieważ dzisiaj mam dużo wody pić i dużo płynów. Jest godzina chyba w pół do drugiej, a jeszcze nic nie jadłam, a Michał gotował mi jajka rano. Także mam jeszcze jajka gotowane, jakąś tam
wędlinę, salami chyba w lodówce, które kupiliśmy, ser żółty i pełno chipsów, różnych snacków i piernik. Tak, a jak Michał przyjdzie, to zobaczymy, co będziemy robić. Chyba pójdziemy dzisiaj na taki koncert na żywo, bo jest tutaj w jednej restauracji, w której byłam z Tosią na kawie. Następnie po koncercie przyjdziemy sobie do domku, ja pójdę do tego gorącego basenu z Tosią i później będziemy sobie chyba grać wspólnie w karty, tak jak wczoraj graliśmy w Monopoly i w Remika i było naprawdę przecudownie. Atmosfera jest naprawdę ekstra, wydaje mi się, że to jest najlepsze miejsce w Stanach, w którym byliśmy na święta, naprawdę. Nie mam słów. Nie mam słów zachwytu. To na razie tyle. Tak wygląda igła do akupunktury, którą pan mi zostawił w głowie, ale sobie sama wyciągnęłam. Oczywiście on tak wkłada, tak, później puka ręką i ona się po prostu wbija w ciało, ale oczywiście nie głęboko. Tak to wygląda. Nieźle, co? Chyba z 25-30 takich igieł miałam wbitych. A i jeszcze chciałam wam pokazać, że właśnie, o, tutaj miałam jeszcze bańki. Także mam bańki jeszcze na plecach i mam ich mnóstwo, pokażę wam. Ale tutaj mam siniaka po tej igle jednej. No cóż, wypadek przy pracy. Czas coś przekąsić. Oto moje jedzenie. Mój obiad widzieliście, już 2:15 to najwyższy czas coś zjeść. I tak sobie myślę, że każdy w życiu ma jakąś bajkę. Moje chłopaki, mój syn i mój mąż mają taką bajkę zupełnie inną niż moja. Oni mają taką bajkę bardziej mechaniczną, tak bym to nazwała. Lubią silniki, tak jak to chłopaki. Lubią wszystko, co jest namacalne, co się da dotknąć. I poniekąd ja też, ponieważ lubię dobre, ładne rzeczy, ładne przedmioty, bardzo lubię. Lubię się otaczać ładnymi przedmiotami, no bo jak się już otaczam jakimiś przedmiotami, to takie, które mi się podobają. No dlaczego miałabym się, dlaczego miałabym kupić coś, co jest brzydkie, tak? No, nie wydaje mi się to w ogóle sensowne, żeby kupować rzeczy, które są brzydkie, bo one mają tylko czemuś służyć. Teraz jest tyle ładnych różnych rzeczy, które są również praktyczne, czyli jak ja myślę, że muszę kupić coś praktycznego, nie wiem, cokolwiek, jakby, nie wiem, talerze, zastawa, cokolwiek, to już też niech to będzie ładne, tak? A nie jakieś tam nijakie. Niech to komponuje się z moim stylem i w ogóle. Ale ogólnie takie postrzeganie świata to ja mam bardziej emocjonalne i takie zupełnie ulotne. Nie wiem jeszcze jak z Tosią, zobaczymy jak Tosia podrośnie, bo na razie takie abstrakcyjne myślenie jest jej jeszcze takie obce, ale to tylko dlatego, że jest jeszcze małą dziewczynką. Natomiast Tytus też już zaczyna myśleć bardzo abstrakcyjnie. Niemniej jednak wydaje mi się, że stąpa po ziemi, a ja cały czas się ulatniam. Mam wrażenie, że coraz bardziej się ulatniam. I to tyle. Jakoś tak mnie naszło na taką gadkę, ale jestem pod wpływem tego, co ten pan mi powiedział, że teraz, dzisiaj jest idealny czas na to, żeby właśnie zacząć coś nowego. Ponieważ jest po pełni księżyca, muszę się troszeczkę tych faz księżyca nauczyć, bo to jest bardzo interesujące. Jest po pełni księżyca i jest po Bożym Narodzeniu, czy jest Boże Narodzenie. I właśnie to też bardzo powinno ludzi nobilitować, czy powinno wszystkich mobilizować, o tak powiem,
żeby zrobić coś nowego, żeby nad sobą popracować w jakimś stopniu. No wiadomo, po to pracujemy, żeby być lepszym człowiekiem. Ja mam jedno postanowienie noworoczne, bo to też właśnie się z tym składa. Jest po pełni, jest Boże Narodzenie, jest Nowy Rok. To wszystko skłania do tego, aby zacząć coś nowego, żeby... A może to być to stare, ale spójrzcie na to z innej strony. O, czasami nie musimy robić nic zupełnie nowego, tylko po prostu podejść do starych zagadnień w troszeczkę inny sposób. Ja mam jedno takie postanowienie. Wczoraj Tosi, Tytusowi i Michałowi powiedziałam, co to jest. Myślę, że zupełnie to jest takie bardzo ludzkie, z czym chciałabym walczyć w sobie, aby być jeszcze lepszym człowiekiem we wszystkich, bo to o to chodzi, prawda? To tyle. Słuchajcie, ja muszę zabrać się do jedzenia. Z jedzeniem ostatnio nie jestem za bardzo zaprzyjaźniona. Bardziej z piciem. Herbatka. Pyszna. Michał dostał od koleżanki z pracy. To tyle. Na razie. A my teraz idziemy. Na co idziemy, Michael? Ja nie wiem. No powiedz to słowo. Na miasto. Na randkę, przepraszam. Na randkę idziemy, na randkę. Okej. Okay. Idziemy na randkę. Dzieci nie chciały z nami iść. Nawet oponowały, że tak powiem. Bo już są tak zmęczone po nartach, że mają dosyć. Michał starał się ich przekonać, czy je przekonać. Ja mówię, whatever. Przyszliśmy na miejsce. Klucz! Ja mam też. Teraz najdłuższe 4 minuty. Time is over. Ja dzisiaj jem pierogi z barszczykiem, żeby... A, się nagrywa. Słyszeliście, co pan domuje dzisiaj? No to można powiedzieć dzień dobry. Przeczytałam kiedyś w książce taki styl francuski, coś takiego, że Francuzki zawsze wylewają fusy z kawy do zlewu, to wtedy im się nigdy zlew nie zatka. Dam zrobione. Idealnie wyszedł tościk. A będzie jeszcze bardziej idealny, jak to się sobie posmaruje go swoim ulubionym kremem, bez którego żyć nie może. Witajcie kochani, kolejna odsłona. Kawka jedna wypita, zaraz druga. Tosia się zbiera na narty. Michał z Tytusem już poszli.
Tak, to jest siniak po akupunkturze, jakby ktoś nie widział wczorajszych vlogowych informacji. Mamy taki challenge z Michałem, że przez tydzień nie wyjeżdżamy samochodem. Samochód zaparkowaliśmy i sobie tam zimuje. Wyciąg jest za oknem, także nie ma potrzeby w ogóle, żeby gdziekolwiek się stąd samochodem ruszać. Wzdychnęłam sobie, a w zasadzie wydychnęłam sobie. To się pójdzie na narty, podprowadzę ją tylko przez rzeczkę i będzie już przy wyciągu, tam na nią tata czekał, a ja sobie pójdę na kolejny, inny zabieg. Zatrzymajcie się, do zobaczenia. Tosia mi zrobiła jeszcze kolejną porcję niespodzianki na Secret Santa. Były w różnych miejscach napisane w domu karteczki. Ja musiałam czytać i szukać. To było taki chowany. Tosia jest taka słodziutka, kochana moja złota. I naprawdę miałam dużo zabawy i to było świetne, Tosiu. Jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. Bawiłam się naprawdę świetnie, jakbym miała, nie wiem, 10 lat, autentycznie. Ach! Pięknie to wygląda. Wszystko białe, zasypane. To się idzie teraz do taty, spotkać się z tatą. Ale już dzwoni. Już dzwoni, wpadłam do zaspy. Bo jesteśmy trochę spóźnione. Przejdzie Tosia przez rzeczkę i już jest na wyciągu. Jak się jeździ? Super! Tu na paczkę. Super! Ekstra! Pięknie, po prostu cudeńko. Pa baby, have fun. Mogę przestać patrzeć na te piękne góry. Ale cudo. Naprawdę. Bardzo pięknie jest tutaj. Wczoraj Tosia spotkała, jak jeździła ze swoim tatą, spotkała takiego pana, który jest nauczycielem tutaj w szkole i powiedział do Tosi, gdybyś była tutaj w szkole, to byś się uczyła tylko 4 dni, a jeden dzień to jest taka kultura fizyczna i cały dzień albo jeżdżą na nartach, albo na łyżwach, albo na biegówkach, albo latem chodzą po górach. Także świetnie, naprawdę. Bardzo podobnie jak w Austrii. Także fajnie by było. No nie wiem, rozważymy taką propozycję przeniesienia się do Colorado. Dlaczego nie? Powiem Wam, że sytuacja dzisiaj jest szalona. Tosia zapomniała w ogóle swojej kurtki zabrać.
zabrała jedną, ale nie zabrała tej na narty, więc jeździ w mojej kurtce, bo ja zabrałam kurtkę i płaszcz. Także ja nie mam kurtki, tylko mam płaszcz, a nie chce mi się już dzisiaj zakładać płaszcza długiego, zatem pożyczyłam sobie tytusa kurtkę. I idziemy. Chata, rzeczka i wyciąg. A tam jest gondolka dalej. A tam jest taki inny wyciąg. Kończyłam już nagrywanie. Ja pójdę stąd. Padło mi coś do oka. Co, Niunia? Nic. No. Ja się prezentuję z tyłu. No, poczekaj. Stój na rowerze, zejdź. Albo stój, gdzie stoisz. Hej. No jak się tu przybliża? No. No, chodźmy. Nie byłam jeszcze, dopiero idę. Aha. Mówisz, że się na spa. No coś trzeba robić. Cześć, tato. No, chcesz zobaczyć, jak wygląda Colorado? No. No to zaczekaj. No. Ale zima, daj spokój. Przed sekundą dzwoniłam do rodziców na WhatsAppie, pokazać im, jak tutaj jest pięknie. Bo naprawdę jest cudownie. Idę na spacer. Ciao. Tutaj w Colorado wszędzie pachnie ziołem. Wszyscy jarają, bo tutaj jest zalegalizowane palenie. Także gdzie by się nie szło, to zapach ziela. I bynajmniej nie jest to ziele angielskie. O, Jezus. Wróciłam i zrobiłam sobie małego snaczka. Idziemy na urodzinowe śniadanie. Jak się czujesz? Jako 11-latka. Proszę, powiedz mi. Tak samo jak 10-latka. Wydaje mi się, że urosłaś. Nadzi. Musisz mi dać taki rozmazywacz na twarz. Nie dam ci żadnego rozmazywacza.
No. Trzeszczy. Prawa autorskie do ciebie to ja mam, a nie ty masz. No, jest reniferek. Tutaj są domeczki. Piękne. Niektóre. Daleko jeszcze? No nie, wiesz gdzie to jest? Na śniadanie idziemy tutaj. Co wybieramy? Najpierw siądźmy. Tam. Gdzie? Tutaj jest. Ale to są fajne rzeczy. Piękna bagietka. I dalej. A menu jest tam. Birthday girl. Pije szampana. Tosia ma zawsze fajnie urodziny na wyjeździe. Wow. Tak. To jest telluride, tak Tosia? Czy nie? Nie wygląda jak telluride. Właśnie, że wygląda. Ja widzę. Nie. Jak to nie? Na pewno gdzieś jest taki widok, że masz są trzy górki. Ona sejo, założę się. Wiesz, że jak jeździłam na studia, to przejeżdżałam przez taką dzielnicę, która się nazywa Trzy Górki i tam mnie kiedyś policja złapała i to dwa razy. Pierwszy raz i później za tydzień drugi raz. To było coś nie tak. Coś jest jeszcze nie tak, bo pod naszym tym stolikiem tu zaczyna buczeć cyklicznie co kilka minut. No bo musi być jakaś maszyna do loli czy coś. Czy jest to wystarczająco fancy restauracja dla ciebie na urodziny? Sure. Sure, jak ja mam taką mimozę, że chyba pół litra. To jest fancy. I nie, nawet nie mam normalnej lemoniady, mają tylko różową lemoniadę. O, wow, faktycznie piękne. W tym miejscu jadłam najlepszą zupę na świecie. W takich pięknych okolicznościach otaczającej przyrody kończę vlog z naszego wyjazdu do Colorado. Tosia właśnie została wrzucona na 11 do zaspy, jako że dzisiaj kończy 11 roczek swojego życia. Papa kochani. Papa słonka. Papa kochani. Dzięki, że z nami cały czas byliście. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Kciuk do góry, pa. Gadałaś z tatą pewnie, co? No! A co?